Już prawie 2 lata minęły od premiery miodnej i słynnej strzelanki na PS2 pod tytułem Killzone. Od roku wszyscy miłośnicy tego typu gier czekają na jej kontynuację na PS2 lub PS3, szczególnie po obejrzeniu znakomitego filmiku pokazanego na E3 w 2005 roku. Jednak nowa generacja PlayStation zagości u nas w marcu, a ponadto data wydania Killzone na tę platformę wciąż jest nieznana. Wszystkim niecierpliwym przyjdzie zatem trochę poczekać. Na szczęście twórcy ze studia Guerrilla nie są nazbyt okrutni i postanowili umilić nam oczekiwanie gierką na PlayStation Portable. Zatem tym razem będziemy mieli okazję postrzelać do Hellgastów w autobusie, w parku czy na nudnej imprezie. Na początek mamy dobrą wiadomość. Jeśli już znajdziecie czas i miejsce do wypróbowania tego tytułu, czeka Was naprawdę dużo świetnej zabawy. Jest to bowiem jedna z najlepszych strzelanek na tę platformę, a nawet jedna z najlepszych gier, niezależnie od gatunku. Co więcej, jest to również pierwsza gra na PlayStation Portable przygotowana w pełnej polskiej wersji językowej. Już na wstępie widać największą zmianę pomiędzy Liberation a Killzone na PS2. Otóż ta odsłona nie jest FPP-em. Twórcy zdecydowali się na widok izometryczny, który jest lepiej przystosowany do kontrolerów PlayStation Portable. O kierowaniu postacią będziemy jeszcze mówić, a póki co zaczniemy od początku i podamy nieco informacji, których być może nie wszyscy posiadają. Te osoby, które nie grały w oryginalny Killzone lub które już zapomniały mnóstwo szczegółów, na pewno chętnie usłyszą, o co w tym wszystkim chodzi. Otóż w dalekiej przyszłości grupa ludzi opuściła terytorium Unii Interplanetarnej, osiedlili się na niegościnnej planecie Hellgast i tam pod wpływem promieniowania ulegali chorobom i podlegali mutacjom. Przeżyli, a przy tym stali się silniejsi od zwykłych ludzi. Teraz pod wodzą nowego przywódcy wracają do przestrzeni Unii, żeby ją podbić. Pierwszą ich ofiarą pada spokojna planeta Vetka. W oryginalnej grze byliśmy świadkami inwazji i udaremniliśmy diaboliczny plan okrutnych najeźdźców. Niestety, powstrzymaliśmy ich tylko na krótki czas i tylko na jednym froncie. Minęły 2 miesiące i dzielny kapitan Templar znów musi stawić czoło Hellgastom. Tym razem akcja rozgrywa się gdzieś na południowym froncie. Ponownie spotkamy starych towarzyszy. Hellgastowie potajemnie budowali to miejsce od miesięcy. Namierzyliśmy to miejsce dzięki sygnałom radiowym... Luger, szpieg i skrytobójca, będzie nam doradzała z bazy. Osobiście pojawi się zaś w dalszej części gry. W niektórych misjach będzie nam towarzyszył Rico, czyli znany z poprzedniej odsłony specjalista od broni ciężkiej. Znów w fabule pojawiają się zdrajcy, pułapki i tak dalej. Najwyraźniej tego rodzaju wątki są bliskie scenarzystom. Hellgaści, mimo że potężni militarnie, wyraźnie wolą załatwiać brudną robotę rękami innych. Na szczęście na straży stoimy my, gotowi te brudne ręce uciąć. Przy okazji czeka nas też bieganie po różnorodnych poziomach i rozwalanie całego mrowia przeciwników. Wypada poświęcić kilka słów poziomom. Podobnie jak w oryginalnej odsłonie, tu również są one rozmaite, choć utrzymane w podobnej stylistyce. Zaczynamy w okopach, by później zwiedzać bazy wojskowe, bagienne ostępy i skaliste wzgórza. Wszystkie plansze wykonano ładnie, choć niektóre twórcy wykorzystali kilkakrotnie. Oczywiście umotywowali to fabularnie. Uogólniając, wszystkie są całkiem ładne i ciekawie zaplanowane, ze specjalnymi rejonami, w których można się dobrze bronić. Niestety ten ostatni fakt wrogowie często wykorzystują przeciwko nam. Zanim zaczniemy opowiadać o samej rozgrywce, wyjaśnimy, co widać na ekraniku przenośnej konsoli. W lewym dolnym rogu pokazano nasze punkty życia w formie kreski. Po jej lewej stronie zaznaczone są strzykawki, dzięki którym możemy leczyć naszych towarzyszy. Natomiast w prawym dolnym rogu pokazano nasze wyposażenie. Od lewej graficzne przedstawienie amunicji w magazynku, następnie liczba pokazująca amunicję w magazynku i pozostałą. Ikonka broni, której właśnie używamy, dostępne granaty lub miny i wreszcie ładunki C4. Wszystkie informacje są przedstawione w prosty i przejrzysty sposób. Wspomnieliśmy o ikonkach broni. Czas zatem opowiedzieć więcej o tym jednym z miodniejszych elementów wszystkich strzelanek. W grze dostępnych jest równo 10 zabawek, z których większość wystąpiła w pierwszej odsłonie. Oczywiście ta broń tutaj działa nieco inaczej. Na początku mamy dostęp tylko do karabinu szturmowego ISA, czyli Sił Zbrojnych Wekty. Niemniej w różnych misjach natrafimy na takie cacka jak karabin snajperski, śrutówkę, zaskakująco skuteczny rewolwer
karabin maszynowy, miotacz ognia czy nawet wyrzutnie rakiet. Dodatkowo w każdej misji można znaleźć pewną liczbę walizek z dolarami, a po uzbieraniu odpowiedniej sumy uzyskujemy prawo rozpoczęcia kolejnego zlecenia z naszą ulubioną zabawką. Jakby tego było mało, każdą broń da się ulepszyć, również płacąc za to dolarami. Zaznaczmy tylko, iż w trybie kampanii nie można zdobyć dostatecznej ilości kasy, żeby wszystko odblokować, nawet jeżeli przeszukamy każdy zakątek. Wspomniana kampania jest po prostu jednym z dostępnych trybów. W samotności możemy również spróbować swych sił w wyzwaniach. Po skończeniu każdego z czterech rozdziałów odblokowujemy sześć związanych z nim wyzwań. Niektóre są dość proste, na przykład strzelanie do celu czy obrona bazy, gdzie musimy zabić jak największą liczbę napastników. Są też dłuższe trasy, w których musimy odnaleźć wszystkie znajdźki albo wysadzić coś w powietrze. Za każde z wyzwań możemy zdobyć brązowy, srebrny lub złoty medal warty odpowiednio 5, 10 i 15 punktów. Tak jak dolary służą do odblokowywania broni, tak punkty dają nam dostęp do różnych zdolności specjalnych, takich jak możliwość przenoszenia większej liczby granatów czy strzykawek poprzez umiejętność szybszego rozbrajania i podkładania ładunków wybuchowych, aż po niezwykle przydatne zwiększenie zdrowia własnego lub towarzysza. Niektóre z tych zdolności mają dwa stopnie rozwoju. Ciekawe jest zaś to, że w danej misji możemy wybrać tylko trzy z nich. Czasami przyjdzie nam zatem dokonywać trudnego wyboru. Jednak jeżeli gramy samotnie, to i tak nie będziemy mieli całej dostępnej palety, gdyż jak w przypadku broni, nie wystarczy nam punktów na odblokowanie wszystkiego. Jeśli zaś chcemy zdobyć więcej dolarów oraz punktów i zabawić się w odmienny sposób, możemy znaleźć innego posiadacza PSP i razem się zabawić. Mamy do wyboru strzelanie do siebie, który to tryb obsługuje do 6 osób. Możemy też sprzymierzyć się z kimś i we dwójkę przejść przez misję kampanii. Wypada jednak opowiedzieć o jeszcze kilku ważnych elementach gry, choćby o przeciwnikach. Oczywiście przyjdzie nam walczyć z Kelgastami, ale są oni bardzo różni, przede wszystkim ze względu na wyposażenie. Spotkamy przeciwników uzbrojonych w każdą z dostępnych i dla nas broni, może z wyjątkiem karabinu szturmowego ASA. Kelgaści posiadają własną wersję tego ostatniego, potężniejszą, ale mniej dokładną. Ciekawe jest to, że zależnie od wyposażenia wrogowie zachowują się ewidentnie inaczej. Grenadierzy starają się trzymać z tyłu, za to żołnierze wyposażeni w strzelby dążą do konfrontacji. Jeżeli podpuścimy ich za blisko, będziemy w niezłych kłopotach, gdyż każdy strzał z bliska nie dość, że bardzo boli, to jeszcze nas przewraca. Spotkamy też snajperów i helgastów uzbrojonych w wyrzutnie rakiet. Tych na szczęście nie jest nazbyt wielu. Ciekawie wykorzystani są wrogowie z miotaczami ognia. Występują tylko kilka razy, a mają za zadanie zablokować nam przejście. Przebicie się przez nich jest tym trudniejsze, że ich płomienie blokują linię pola widzenia i trudno w nich celować. Spotkamy też zmodyfikowane psy, no i oczywiście kilku specjalnych przeciwników, z których zdecydowanie najciekawsi są bossowie. Rzeczeni bossowie zdecydowanie zasługują na uwagę. Jest ich tylko kilku, a są to właściwie nie istoty, tylko pojazdy. Z pierwszym nie trzeba walczyć, można osiągnąć cel biegając wokół niego. Kiedy jednak pod koniec trzeciego rozdziału przyjdzie nam zmierzyć się z na szczęście unieruchomionym czołgiem kroczącym, raczej za pierwszym razem tej walki nie wygramy. Czeka nas w tym przypadku 5, a może i 25 prób. Zacznijmy od tego, iż ta maszyna ma kilka wieżyczek z bronią, z których każda posiada dużo, czasem nawet bardzo dużo punktów wytrzymałości. Ponadto strzelają one do nas, dopóki którejś nie zniszczymy. Możesz uciekać, ale się nie schowasz. Kiedy jednak w końcu uda nam się rozwalić wszystkie działka, wyrzutnie rakiet i miotacz granatów, satysfakcja jest naprawdę duża. Wrogowie są zdecydowanie groźni, jednak na szczęście nie zawsze walczymy z nimi samotnie. W kilku misjach przyłączają się do nas znani z poprzednich części Rico i Luger. Zarówno karabin maszynowy Rico, jak i kusza z eksplodującymi bełtami Luger bardzo nam pomogły. Towarzyszami kierujemy za pomocą dość prostego i skutecznego interfejsu. Jednym guzikiem uruchamiamy specjalne, zależne od otoczenia menu. Możemy rozkazać bronić jakiegoś miejsca, atakować określonego przeciwnika lub podążać za nami. Na czas wydawania rozkazów czas będzie się spowalniał, dzięki temu raczej nie stracimy życia. Jednak musimy wydawać polecenia dość szybko, gdyż przeciwnicy wciąż działają, choć powoli.
Wiemy już, jak steruje się towarzyszami, jednak znacznie ważniejsze jest sterowanie samym kapitanem Templarem. Poruszamy się za pomocą analoga. Prawy spust służy do ukrywania się, a lewy umożliwia nam poruszanie bez tracenia celu z oczu. Zastosowano lekkie wspomaganie celowania, dzięki czemu gdy zwrócimy się mniej lub bardziej w kierunku przeciwnika, wycelujemy w niego. Jeżeli naciśniemy jednocześnie prawy i lewy spust, możemy celować do przedmiotów. Niektóre z nich wybuchają, co ułatwia pozbywanie się natrętnych helgastów. Możemy się jeszcze przeturlać, co pozwala nam bezpiecznie przybliżyć się lub oddalić od przeciwnika. Uogólniając, sterowanie nie wymaga dużo ćwiczeń, tym bardziej, że te trudniejsze manewry stają się niezbędne dopiero na późniejszych etapach. Nie tylko nasi towarzysze pomogą nam w walce z przeważającymi siłami przeciwnika. W kilku misjach mamy okazję skorzystać z pojazdów. Pojeździmy trochę czołgiem i polatamy poduszkowcem. Należy przyznać, że siła ogniowa tych maszynek daje dużo satysfakcji i produkuje mnóstwo martwych helgastów. W jednej z misji używamy zabawki, która jest teoretycznie bronią, ale służy częściowo do przemieszczania się, więc opowiemy o niej tutaj. Chodzi mianowicie o plecak odrzutowy. Nie tylko pozwala nam dostawać się w różne miejsca, ale dodatkowo wyposażony jest w dość potężną broń o nieograniczonej amunicji. Reasumując, mnóstwo zabawy. Całą grę uprzyjemnia nam niezła muzyczka, jest ona dość patetyczna, zatem w sam raz pasuje do helgastów. Niemniej w kwestii dźwięku i nie tylko, najważniejsza jest inna sprawa. Coś tu śmierdzi. Skąd tu aż tylu helgastów? Otóż cała gra została w pełni zlokalizowana. Jak już wspomnieliśmy na początku, jest to pierwsza produkcja na PlayStation Portable w pełni po polsku, a tłumaczenie wykonano naprawdę nieźle. Pozostaje nam tylko odpowiedzieć na pytanie, jaki zdrajca nauczył helgastów polskiego? Zbliżamy się do końca, czas więc na podsumowanie. Killzone Liberation jest jedną z najciekawszych gier na PlayStation Portable. Sama kampania zapewni nam wiele godzin zabawy, zaś tryb dla wielu graczy pozwoli nam bawić się jeszcze dłużej. Być może aż do wydania kolejnej odsłony serii Killzone na PS3.